Dzisiaj mamy święto niepokalanego poczęcia Matki Bożej. To oznacza oczywiście, że Matka Boża jako jedyny człowiek, w pełni człowiek, urodziła się bez grzechu pierworodnego, żeby nie było pomyłki, o co to chodzi. I tak naprawdę co to oznacza? To oznacza, że Bóg nie pozostawił swojego pierwotnego planu, nie porzucił i nie zmienił zdania. Stworzył nas wszystkich na swój obraz i podobieństwo. Postanowiliśmy odwrócić się, postanowiliśmy sami wybierać. Jedynej rzeczy Bóg nie może zrobić, jeśli jest miłością, a jest miłością, to odebrać nam wolność. Wobec tego możemy wybierać. Grzech polega na tym, że wybieramy źle. Tyle i aż tyle, że wybieramy to, co nie jest miłością, zarówno w stosunku do siebie, jak i w stosunku do innych. I w określonym momencie historycznym, kiedy, trudno powiedzieć dlaczego, ale Bóg postanowił, że nadszedł czas, wykonał swoją obietnicę, wybrał dziewczynę zwykłą. My sobie wyobrażamy Matkę Bożą według wszelkich, niektórych pięknych, niektórych mniej, obrazów takich, które każdy z nich podkreśla jakąś cechę tej kobiety. W rzeczywistości przecież była to zwykła, prosta dziewczyna, głęboko wierząca. I ją sobie Bóg wybrał na matkę swojego syna. I wybrawszy ją, pozostawił dalej ludzkiemu losowi. Ze wszystkimi problemami i kłopotami, wiadomo, że doszedł jeszcze jeden, mianowicie poczęcie dziecka, zajście w ciążę. W jej sytuacji nie przysparzało jej chwały. I święty Józef też z tego powodu miał wątpliwości i kłopoty. Bóg zostawił ją taką, jaką była. Nie miała jakiejś nadprzyrodzonej wiedzy, a jednak w tym swoim zwykłym, codziennym, szarym życiu potrafiła stawić czoło trudnościom. I myślę, że dlatego powinna być tak normalnie nam bliska na co dzień. To jest matka, która wychowywała dziecko, to jest matka, która musiała uciekać z tym dzieckiem, matka wszystkich emigrantów i uchodźców, wszystkich matek, które nie wiedzą, co jutro dadzą dziecku jeść. To jest matka, która, można powiedzieć, była matką geniusza. Jej dziecko było zupełnie inne, ona tego nie rozumiała. Matka, której dziecko zaginęło, szukała go. W końcu matka, która dziecko straciła. Ale na końcu matka, która mimo wszystko miała nieprawdopodobne zaufanie do Pana Boga i która widziała swojego syna zmartwychwstałego. I myślę, że każda matka powinna mieć przed oczami ten widok swojego dziecka zmartwychwstałego. Czego pragniemy dla naszych dzieci, kiedyś zapytał jeden z naszych księży. Różne były odpowiedzi, a on powiedział, nikt nie odpowiedział tak naprawdę, czego powinniśmy pragnąć. Zwyczajnie zbawienia.